Hej kochani, mam nadzieję, że trochę się stęskniliście. Przypuszczam, że mogę mieć problemy znowu z gadaniem, z tego względu, że chwilkę mnie na kanale nie było. Pojawiam się i znikam, powody są przeróżne. Słuchajcie, nagrałam dla Was haul zakupowy chyba przed wyjazdem do Hiszpanii w lutym, z tego co pamiętam. I od tego czasu sporo rzeczy się pozmieniało, ale wiem, że sporo z Was na pewno się zastanawiało, może przypuszczało, że nie ma mnie, bo może w końcu udało mi się zajść w ciążę. I tak, słuchajcie, udało się. Jestem już, że tak powiem, no na końcówce pierwszego trymestru. Brzuch mam po prostu ogromniasty, ale to samo było z moim synkiem. Więc na szczęście wagowo nie skoczyłam, natomiast wywala mi od razu brzuszysko. Mnie to osobiście nie przeszkadza, ja uwielbiam brzuszki ciążowe i uważam, że są piękne, więc swój również podkreślam. Jeśli chodzi o haul zakupowy, bo troszkę się już nagadałam chwilą wstępu, to słuchajcie, będą rzeczy jak zwykle za 50 pensów i za funta. Może pokażę Wam jedną zdobycz, taką powiedzmy droższą, za nią zapłaciłam 2 funty z groszem po obniżce, ale to nie jest rzecz dla mnie, to jest rzecz na sprzedaż, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, pewnie Wam się nie chwaliłam, że od roku czasu ja mam swój sklep na eBay, sprzedaje rzeczy. Red Cross, czyli Czerwony Krzyż, już drugą sobotę z rzędu miał znowu wyprzedaże. Wszystko po funta, po funcie, wybaczcie. Nieważne, słuchajcie, czy to były męskie rzeczy, czy damskie, czy to były kurtki, czy to były rzeczy z metkami, po prostu nieważne. Wszystko było za funcika, każda rzecz ubraniowa. Wstawię Wam tutaj może przebitkę właśnie z tą informacją. I jeśli chodzi o sklep, w którym ja pomagam, Charity Shop Tea Haven, to też miał właśnie wyprzedaże, kup jedną rzecz, a drugą za 50 pensów, za pół ceny, więc sporo takich rzeczy, powiedzmy za 50 pensów również mam. I chyba mam tylko jedną rzecz, słuchajcie, z Salvation Army. Tak czy inaczej, kupiłam 10 rzeczy, zapłaciłam 10 funtów. Widać, widać. I już Wam, słuchajcie, wszystko pokazuję. I tu mam tą ogromniastą, słuchajcie, torbę. Mam też rzeczy z tamtego tygodnia, z właśnie Czerwonego Krzyża. Z tym, że jak to się mówi, paragonu Wam już nie pokażę, a oni w związku z tym właśnie, żeby uniknąć zwrotów, to wszystkie metki, poza tymi, które oczywiście miałyby normalne nowe ciuszki, czyli tymi metkami ze sklepu Czerwony Krzyż, urywają, dlatego że ludzie po prostu przynosili rzeczy kupione w sobotę z metkami, wiecie, 2-3 funty, I chcieli zwrot, a się okazywało, że te rzeczy były kupione właśnie w sobotę na wyprzedaży. Dlatego też tutaj nie zobaczycie metek od Charitka, ewentualnie metki nowych rzeczy, z tego względu, że kupiłam bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy nowych właśnie w tym Charity Shop. I mam bluzeczkę, która mnie wypierze z koloru. W każdym razie jest to bluzka z perełkami tutaj. Fajną rzeczą jest to, że te perełki są jakby na takich nitach, że nie odkleją się, bo są po prostu nabijane. I to jest rozmiarówka duża, bo 22. A słuchajcie, normalnie ta rzecz kosztowała 14 funtów w sklepie. Potem ją przecenili na 7 funcików, a ja kupiłam za funta właśnie w Czerwonym Krzyżu. I to jest po prostu taki top zwykły, czarny, nic szczególnego, ale właśnie dzięki tym perełkom. Czemu ja gubię światło? Jakoś tak, słuchajcie, słabo mnie widać. O, lepiej. Ach, uff.
Jakoś, słuchajcie, właśnie przez te perełki wygląda fajniej, tak bardziej atrakcyjnie. I tutaj mam koszulkę ptaszki. Ja uwielbiam ptaki. To jest firma FM, jest 16, więc troszkę większy rozmiar, jak noszę w tym momencie, ale powinien właśnie się sprawdzić jeszcze w tych ciążowych miesiącach. Potem no po prostu nie będzie mi szkoda, to tylko funt. Jeśli chodzi o lato, to istnieje szansa, że jeszcze się zmieszczę. Właśnie, słuchajcie, wziąłam spodenki, które są również nowe, to jest firma Tesco, FNF, mają tutaj nawet guziczka dodatkowego i myślę, że na moje ciężarne dupsko powinny wejść latem. Taki fajny kolorek, coś pomiędzy łososiem a różowym. Ba, tu widzę, że kamerka przekłamuje kolor. Pewnie tu będzie lepiej. No ciutka lepiej jest właśnie z tej strony, jak Wam pokazuję. Nie wiem czemu. W każdym razie następna rzecz za funta z Czerwonego Krzyża. Kolejno wzięłam sobie takie spodnie pantelony, które, no tak jak mówię, w ciąży sprawdzą mi się świetnie. To jest firma Next i jest to, słuchajcie, dwunastka. Długa dwunastka, tak? W sensie, że są to spodnie bardzo długie. Extra long. Nie extra large, tylko extra long. W każdym razie zwykłe takie bardzo, bardzo wygodne spodnie, bardzo rozciągliwe i z dość wysokim stanem, więc jeśli ta guma po prostu by mi się wbijała tutaj gdzieś wyżej na brzuchu, to zawsze ją sobie mogę po prostu poluzować, a na pewno takie galoty właśnie na lato to będzie coś świetnego, nawet do, słuchajcie, pośmigania po domu. Firma Next, dobra firma, bawełniana rzecz, na pewno przyda mi się w lecie. I jeśli chodzi o Czerwony Krzyż, to z panią menadżerką, właśnie naszą tutejszą lokalną, się lubimy i bardzo ją zawsze proszę, żeby mi zostawiała rzeczy właśnie typowo ciążowe. I zostawiła mi właśnie z firmy Boho zwykły top biały, ale jest, no powiedzmy, ciążowy, maternity. Nie wiem, ile ten top kosztował wcześniej, nie mam zielonego pojęcia, ale słuchajcie, basic taki podstawowy, który sprawdzi się świetnie do jeansów, do, nie wiem, leggingsów, do krótkich spodenek, czy nawet, słuchajcie, w połączeniu z tymi gadkami. Kolejną wzięłam sobie sukienkę, która urzekła mnie, słuchajcie, kolorami, bo jest naprawdę mega taka letnia, wiosenna, bardzo, bardzo kolorowa. To jest 14. Jest na ramionczkach takich grubszych, jest odcinana w pasie, aczkolwiek ja przypuszczam, że ja po prostu przesunę ten jakby ten środek, to wcięcie w talii na wyżej, na biust, pod biustem, i mam nadzieję, że mi nie będzie po prostu, mam nadzieję, że mi po prostu nie będzie spadać w sensie z biustu i nie będę tutaj cycami świecić, ale zawsze na upartego mogę coś takiego pod spód ubrać. W każdym razie jest to maxi, naprawdę bardzo długa i ona tutaj na samym końcu, słuchajcie, ma taki wzorek, dość ciekawy. To jest firma Peacock i to jest, słuchajcie, 14. I to była rzecz używana już bez metki, tak jak te galotki, ale mi się wydaje, że powinna mi się właśnie na takie wakacyjne miesiące sprawdzić. Kolejno wzięłam koszulę, która mnie urzekła wzorem, bo jest czederska, no i w związku z tym, że jest to rzecz dłuższa, no to spokojnie właśnie przykryję sobie nią brzusiu. I to jest taka tunika, powiedziałabym, która jest, słuchajcie, w piórka. Ci, którzy może mnie dłużej oglądają, to wiedzą, że ja mam
tatuaż pióro, oczywiście ładniejszy niż ten tutaj, ale ogólnie rzecz biorąc jest to właśnie taka, słuchajcie, dość długa tunika, zdecydowanie nie sukienka, również firma Peacock i tym razem jest to 16, bo sukienka chyba była z 14. Następnie mam sukieneczkę z firmy chyba Misguided, z tego co pamiętam, i jest to sukienka nowa z metką. W rozmiarze 12. Ona wygląda... A, poczekajcie, pokażę Wam. Ona wcześniej kosztowała 35 funtów. Nie ma tu naklejki z przecenami. W każdym razie ja dorwałam ją właśnie w Charity Red Cross za Czerwony Krzyż, za funcika. Dość mi się wydaje taka szeroka jak na 12. Tutaj, wiecie, w pasie. Nie wiem, czy będę w niej chodzić, czy po prostu wstawię ją sobie na mój sklep, na eBay. Ale kolorki ma bardzo fajne. Jest tutaj taka lekko, no może nie plisowana. Na pewno jest w właśnie literkę A. I tutaj mam również coś fajnego. Rozmiarówko, gdzie jesteś? UK 10. Dobra, tutaj jest 10 i jest to rzecz również z Czerwonego Krzyża. Zostało jeszcze chyba 2, tak. I dobijemy wtedy do 10 rzeczy. Chyba, żebym włożyła coś z tamtego tygodnia. No ale w każdym razie jest to sukienka ogrodniczka. Tu na przodzie firma Motto Top Shop. Top Shop. Słabiutko to widać. Ale coś widać. Okej. I to jest po prostu taka spódniczka ogrodniczka. Ma guziki tutaj na boku. Tył ma zwykły. W sensie nie ma kieszonek na pupie. Jest po prostu taka prosta. Ale jeansowe właśnie sukienki, spódnice. To jest coś, co mi się wydaje, że z mody nie wychodzi. Naprawdę. Słuchajcie. Teraz jestem pomarańczowa. Tu wzięłam coś z myślą o siostrze. Jest to też nowa rzecz z metką, tym razem ze sklepu Asda, firma George, ale po prostu jest to takie piękne, że żałuję, że niestety nie będzie to na mnie pasować. Zobaczcie, tutaj na przodzie ma właśnie taki krzyżyk. Z tyłu zapinane na guziczek. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, że jest nowe z metką. W każdym razie to jest chyba 10, z tego co pamiętam. Tak, 10, ale to jest taki piękny kombinezonek. Zobaczcie. Ma kieszonki i po prostu krótkie spodenki. I stwierdziłam, że no po prostu muszę to wziąć nawet dla siostry. Zawiozę jej po prostu w lecie i nie wiem, czy użyję tego samego lata, czy później, ale po prostu no warto takie coś wziąć. No i idealne na prezent, bo z metką. I ostatnia rzecz z dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o Czerwony Krzyż, to jest sukienka, która jest też nowa z metką i jest to sukieneczka z firmy Gap w rozmiarze XL, ale umówmy się, XL-ka XL-ce nierówna. W każdym razie ona jest z takim półgolfikiem, tutaj, rękawek krótki i jest to po prostu sukieneczka taka, jest to po prostu zwykła czarna, słuchajcie, w paski, bardzo prosta, w tym momencie na pewno na mnie za duża, ale słuchajcie, potem przyjdzie okres właśnie taki jesienny i myślę, że do rajstop spokojnie właśnie można ubrać taką sukienkę i będzie się świetnie sprawdzać. W każdym razie, jeśli jesteście ciekawi, na kiedy mam termin, to jest to na końcówkę października, ale tak jak powiedziałam, mój brzuszek się prezentuje znacznie masywniej niż na miesiąc, w którym jestem. Tak samo miałam z moim synkiem, więc
wcale mnie to nie dziwi, po prostu mi wywala brzuch od razu. I dzisiaj będąc w moim czaritku w Tea Haven, była promocja kup jedną rzecz, a druga za połowę ceny. I wzięłam tych rzeczy, słuchajcie, troszkę. I tak, rzecz numer jeden to sukienka, która sprawdzi mi się latem, a może i nawet jesienią, bo słuchajcie, rękaw ma powiedzmy dłuższy, z tym, że ma tutaj po prostu wycięcie na ramiona. Jest to sukieneczka, w ogóle nie wiem, co to jest za firma, pojęcia zielonego nie mam. Tak to się prezentuje tutaj ta metka. Jeśli znacie tą panią projektantkę, to dajcie znać. Wiadomo, tu w ten sposób, na długi rękaw. I to jest, słuchajcie, sukienka maxi w rozmiarze, gdzie jesteś metko, w rozmiarze 16. Jest widać. I po prostu ona jest maxi, jest tutaj z gumeczką w pasie i się po prostu ciągnie, ciągnie, ciągnie. Wydaje mi się, że ma kieszonki, ale mogę się mylić. Nie, nie ma kieszonek. I to jest taki wzór, słuchajcie, że wydaje mi się, że spoko, można, mówię, na jesień nawet pochodzić do jakichś botków właśnie w takiej sukience. I drugą rzeczą, jaką sobie wzięłam właśnie w Tea Haven, również na później, to jest, słuchajcie, sukienka w rozmiarze również 16. Ja w tym momencie zależy, jeśli chodzi o góry, naprawdę przeróżne noszę od 12 do 16 w zależności od tego, jaki to jest materiał, ale wiem, że ta sukieneczka na pewno musi sobie troszkę poczekać, bo jest dość spora. Wybaczcie. W każdym razie jest to taki lekki jeans i tutaj ma wyszywane takie haftowane wzorki. Jest na cienkich ramionczkach, na właśnie takich spaghetti stripe. Można ją sobie przewiązać, więc to jest super sprawa, bo słuchajcie, można właśnie troszkę wyżej podnieść i ten brzuszek podkreślić. A sukienka jest dość długa, myślę, że tak za kolanko spokojnie sięga i też jest właśnie wykończona takimi haftkami i w okresie letnim powinna mi, słuchajcie, się sprawdzić, bo w tym momencie przypuszczam, że może być troszkę za duża. I kolejną rzeczą, jaką sobie wzięłam właśnie w Tea Haven, była bluzeczka firmy również mi nieznanej, Casual Club 14. Zobaczcie, to się coś takiego prezentuje. Oczywiście kosztowała, no nie kosztowała funta, bo była jakby drugą, pierwszą, no liczmy to. Dobra, słuchajcie, więc tak. Ta kosztowała funta, ta kosztowała 50 pensów. Więc to znowu kosztowało funta. Jest to chyba rzecz nowa z metką? Nie, nie nowa. Ale w każdym razie tutaj ma właśnie takie duperołki, kamyczki wysadzane. I tu lekko jest właśnie odcinana. Nie wiem jeszcze, jak się będzie układać na, wybaczcie, na brzuchu. Ale mam nadzieję, że akurat ten paseczek będzie pod brzuchem, a nie na brzuchu. W każdym razie to jest rzecz jedna i kupiłam do tego spodnie. Spodnie są z firmy Papaya, są rozmiarówką 12. Nie wiem, czy to widać. Widać. I to są takie, słuchajcie, też pantalony. Takie spodnie, które akurat tutaj mają naszycia właśnie po bokach, kwiatuszki takie na czym? Na takim kolorze zgnitozielonym, takim moro, powiedzmy, kolorku, więc ta sama sprawa, myślę, że zwykła koszulka
właśnie takie galotki, do tego jakieś sandały lub klapki i można będzie w lecie śmigać. Na pewno bardzo wygodna sprawa. I słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy Tea Haven, to tyle. Zanim Wam jeszcze pokażę właśnie te rzeczy z tamtego tygodnia, które kupiłam w Czerwonym Krzyżu, to słuchajcie, chciałam Wam właśnie pokazać zdobycz, którą mam zamiar właśnie wstawić do siebie na sklep. I to są ogrodniczki z Tomiego Hilfigera. Słuchajcie, nowe z metką. Tu macie akurat normalny tam nadruk. Tu oczywiście jest meteczka przyczepiona do pasa i są te takie dyndające metki na sznureczku. Nie ma tutaj ceny, w sensie, słuchajcie, ceny, ile te spodnie oryginalnie kosztowały. Strasznie ciężko mi je znaleźć po modelu, ale tak jak patrzyłam, to spodnie właśnie z Tomiego potrafią kosztować tego typu. Od 80 funtów do nawet 150, więc to jest na pewno rzecz, która pójdzie do mnie na sklep. I to są spodnie, które są 3/4, one są podwijane. W każdym razie zapłaciłam za nie, słuchajcie, powinnam zapłacić 3 funty, ale miałam zniżkę 25% właśnie u siebie w Czaritku, więc po prostu za grosze. Tutaj jest znaczek. Szkoda, że nie ma większych po prostu nadruków logo, ale mam nadzieję, że uda mi się je spokojnie za jakieś 50-70 funtów właśnie u siebie na sklepie sprzedać. I teraz Wam jeszcze pokażę tylko chyba jedną rzecz za 50 pensów, którą kupiłam w Salvation Army. To jest taka zwykła bluzeczka właśnie w kwiatki, która ma na dole koronkę, a z tyłu po prostu prezentuje się w ten sposób. Z tego co pamiętam, to jest to właśnie Salvation Army i ona jest z sekcji właśnie tej wyprzedażowej z krzyżykiem, więc kosztowała tylko i wyłącznie 50 pensów. A tu to, co Wam pokażę i to, co za mną, to jest właśnie jeszcze, słuchajcie, z Czerwonego Krzyża z poprzedniego tygodnia i wzięłam właśnie z firmy Fat Face. Ci, którzy znają się na angielskich firmach, będą wiedzieć, że nie jest to firma najtańsza. Wzięłam właśnie taki żakiet, marynarkę w paseczki, rozmiar 18. To jest rzecz, którą może użyję sama, choć wątpię, ale przypuszczalnie pójdzie do mnie na sklep. I tak samo będzie z kurteczką. Albo wyślę ją siostrze, albo po prostu, słuchajcie, sprzedam u siebie na sklepie. To jest akurat New Look 10, ale słuchajcie, ramoneska za funta, no to sorry, nie mogłam się oprzeć. Jeśli nie dla mnie, to dla siostry, a jak coś, to po prostu, tak jak mówię, wystawię u siebie na sklepie. I kolejna rzecz to jest chyba z Bershki, z tego co pamiętam. Niby XS-ka, jeansowa katana, ale jest ona dość długa, powiem Wam, bo teraz jednak wszystko robią takie crop. Natomiast jest dość długa i mimo, że jest to XS-ka, to spokojnie się w nią mieszczę. Ja mam kurteczki jeansowe, ale słabo w nich chodzę, więc zobaczymy, czy będzie to rzecz na sprzedaż, czy też do chodzenia. Wzięłam rzecz nową z metką, słuchajcie, z Next. Oryginalnie żakiet ten kosztował funtów 65. Zobaczcie, 12 regular. Widzicie? Niby jest tutaj, że był na przecenie chyba za dyszkę, tak mi się wydaje, choć wydaje mi się, że tu jest znak dolara. Powiedzcie mi, czy tu jest znak dolara? Bo na pewno nie funta. W każdym razie ja ten żakiet, słuchajcie, kupiłam za funcika
Więc tak jak mówię, to jest rzecz akurat na sklep, zdecydowanie. I kolejną mam rzecz z Miss Guided, w której może będę chodzić, a może ona będzie do sklepu, również słuchajcie, nowa z metką. I kosztowała oryginalnie chyba 29 funtów. Jest to rozmiarówka 14 i jest to bluza, która jest właśnie, słuchajcie, coś na podobę właśnie tych narzut, kap, takich właśnie wzorów, jak macie na kanapach, coś takiego, dywanowych takich, które były modne chyba w tamtym sezonie, ale w każdym razie ja ubieram się w coś, co mi się podoba, nie co akurat jest w tym momencie na topie. Ubieram się po prostu wygodnie i tak, żeby wyglądać ładnie, schludnie. I może sobie ją zostawię, muszę ją przymierzyć, zobaczyć z czym ewentualnie by mi pasowała. Ale i wzięłam sobie, słuchajcie, taki sweterek, który spoko teraz w ciąży mi się sprawdzi. Zwykły szary, firma Gap. Rozmiarówka to jest XXL 14 do 16. Nie wiem, co to ma oznaczać. W każdym razie to jest po prostu z długim rękawem, sweter w groszki. Z długim rękawem sweterek w groszki. Dość ciepły, na pewno fajnie mi się sprawdzi. I wzięłam jeszcze mężowi koszulę, ale to chyba mało ważne. Męska koszula po prostu fajna na okres letni. I chyba ostatnia, nie, przedostatnia rzecz. Powiedzmy może o spodenkach, które również albo pójdą na sklep, albo po prostu podaruję siostrze. To jest rozmiarówka 12, firma Soud. I zwykłe dżinsowe spodenki, które mają tutaj po prostu wstawki koronkowe. I ostatnią rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, będzie kurtełka, którą na pewno sobie zostawię i to jest rzecz dla mnie. Nawet świetnie by wyglądała właśnie z tymi spodniami Moro, które mają, słuchajcie, kwiaty z boku. To jest 14 New Look, ale jest dość duża, taka, że nawet teraz w ciąży z brzuszkiem się w niej zasunę. Ma właśnie naszycia tutaj na rękawach obydwu i jest jeszcze z tyłu po prostu wyszywana, no jest po prostu czaderska, świetna, zaje fajna, no nie wiem jak po prostu ją określić, w każdym razie ma funkcję i na zamek i na zatrzaski i z tyłu ma taki właśnie, słuchajcie, rozpierdak, coś takiego. Widzę, że synek tutaj już się zbliża, zwierzyna, więc pora, żeby mama kończyła nagrywanie. Właśnie chłopaki wrócili ze spaceru, byli na hulajnodze, a ja, słuchajcie, muszę ogarnąć to wszystko, dać rzeczy do prania, bo haul zakupowy naprawdę mega, mega wielki. Filmik będzie długi, nie było mnie, więc wiecie, że muszę się nagadać. Będzie mnie tu zaczepiał i głaskał godzinę mamina. W każdym razie, słuchajcie, żegnam się z Wami, ściskam Was mocno, cieplutko. Pa! Pa! Say bye bye! Bye bye! Pa!